Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, Panie. Nie jestem godzien, Panie, nie jestem godzien. Moje ręce zaciskam czasem w pięść, z bezsilności, w poczuciu krzywdy, w złości, co wzmaga bunt, w żalu z niesprawiedliwej opinii. Nie jestem godzien, Panie, nie jestem godzien. A Ty prostujesz mi palce i mówisz: weź i idź. Wspomóż moich kapłanów, zanieś mnie ludziom, Ty, nadzwyczajny szafarz mojej miłości. Dla mnie, dla zwykłego śmiertelnika, sama propozycja, którą dostałem od proboszcza 13 lat temu, żeby zostać szafarzem nadzwyczajnym, było ogromnym zaskoczeniem, wyróżnieniem. Nawet tak byłem uradowany samą propozycją, że pojechałem dzielić się z nią z żoną, z siostrami, mamą, braćmi. Każdy powiedział coś innego. Mama mówiła, że będzie mnie modliła się, abym jednak został tym szafarzem, chociaż wątpliwości nie miałem od samego początku. Tak samo siostry i brat Kuba utwierdzali mnie w przekonaniu, że będą się modlić. Kuba cały czas mówi, że on nie jest godzien tej posługi. No nie jesteśmy godni tej posługi. To był 1999 rok. Byłem już na emeryturze. I nastąpiła taka jakaś jakby propozycja ówczesnego księdza proboszcza, czy nie zechciałbym być szafarzem. Ja nie wiedziałem, co to jest. W ogóle dla mnie to było wielka niewiadoma. W perspektywie tych 20, prawie 5 lat muszę stwierdzić, że to była dobra decyzja moja, że się zdecydowałem. Jestem szafarzem w tutejszej parafii od 12 lat. Dlaczego zostałem? No, drogi człowieka są różne. Moje były, kroczyłem różnymi ścieżkami, aczkolwiek Pan Bóg zawsze mnie gdzieś tam wpychał koło siebie, żebym gdzieś kroczył równo z Nim. Aż przyszedł taki moment, kiedy nasz ksiądz proboszcz zaproponował mi, czy bym nie chciał zostać szafarzem. No i czuję to jako powołanie. Tę przeświętą sprawujemy w intencji księży i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Jest to intencja zamówiona od naszych chorych parafian, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, dziękując jednocześnie za to, że regularnie zamawiają Eucharystię po to, by wzmacniać kapłanów i tych, którzy służą przy ołtarzu pańskim jako szafarze. Posługiwanie w służbie chorym, bo to tak trzeba nazwać, oczekującym na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej, jest nieocenione. W każdej niedzieli kilkudziesięciu chorych odwiedzają, zanoszą Komunię Świętą i to spotyka się też z takim dobrym odbiorem i oczekiwaniem parafian. Co mszę świętą oglądam w telewizji, uczestniczę. Jak mogłam chodzić i byłam zdrowa, to chodziłam do kościoła, Komunię Świętą przyjmowałam, co mszę świętą. I raz byłam w kościele, w niedzielę zawsze przyjmowałam tą Komunię Świętą. Starałam się, żeby tak było. No i teraz też czeka na Zbyszka i jestem bardzo z tego zadowolona. Bardzo jestem zadowolona, że tak mnie spotkało, że mogę być w domu, a mogę uczestniczyć w tym, że mogę przyjąć Pana Jezusa. No bardzo jestem zadowolona z tego. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Ja jestem szafarzem 7 rok. Jadąc z Panem Jezusem, nie tylko ja, tak się rozmawia tu z kolegami szafarzami, to chyba wszyscy mamy jakieś takie przekonanie, czy jesteśmy tak do końca godni pełnić tą posługę. No ale skoro Pan Bóg tak kazał, no to jak tylko potrafimy najlepiej, tak czynimy.
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest Twoje. Mnie osobiście bardzo motywuje postawa tych właśnie chorych, starszych. Tak oni czekają na nas. To buduje, na pewno buduje. Sam fakt bycia własnej uświęcającej. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, aby dobrowolnie wydał się na mękę, wziął łupę i dzięki Tobie składając łapą i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. Aha. Szafarzem jestem od roku. Największe wyróżnienie, jakie mogło mnie spotkać do tej pory. Mogę ciało naszego Pana zawieść chorym, którzy tego potrzebują, którzy sami nie mogą. No sam fakt, że mogę, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, obcować z tym najświętszym ciałem naszego Pana, że to właśnie jest dla mnie to największe wyróżnienie. Jestem szafarzem od 4 lat. Kiedyś byłem ministrantem i takie kilka takich celów z dzieciństwa zostało, żeby służyć Panu Bogu jak najlepiej. Prosiłem kiedyś o dobrą żonę i o trójkę dzieci. To wszystko się wypełniło. Pomodlimy się do Pana Jezusa, przynosząc Mu nasze wszystkie sprawy. W uroczystym dniu Trójcy Przynajświętszej. Chcemy, aby On nas błogosławił. Zaśpiewajmy Mu na uwielbienie. Serce Twe Jezu, miłością goreje. Bardzo ważne. Ja czekam już tą niedzielę, gdy przyjdzie i przyniesie mi Pana Jezusa. To jest, jak to powiedzieć, najważniejsze w moim życiu. To jest Pan Jezus. Oczywiście moja kochana matka nieustającej pomocy. Do tego dochodzi Matka Boża, która tutaj też jest pośredniczką w tym wszystkim. Przybliża nam całą Trójcę Świętą, umacnia nas w niej, no bo to ona została napełniona Duchem Świętym. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Staram się zawsze w kilku słowach ująć to, co przekazuje mi serce na temat danej niedzieli. Każdą niedzielę. Jeszcze pierwszą sobotę w miesiącu też przychodzi. Nie zawsze, ale też przychodzi. Też przynosi Pana Jezusa. Czekamy na Niego.
głęboką wiarę na ten człowiek. Jak przychodzi, to tak jakby ktoś przyszedł z rodziny, bliski. To Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. O, siłę, zdrowie, które już jest na wykończeniu, ale jak on przychodzi, to jeszcze ten dzień, jak co czekam, to jeszcze taka jestem smutna. Ale jak już przyjdzie, to już mi się wydaje, że już najważniejszy człowiek, bo przecież Pan Jezus to jest na ołtarzu żywy człowiek. Więc jak już przyjdzie, to mówię, a teraz już mi jest dobrze, bo już przyszedł. Czekam na Niego. Kocham Go bardzo. Zabieram Mu całe swoje życie. Panu Jezusowi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Samą posługę odbieram jako największe wyróżnienie w życiu, jako największy zaszczyt, jaki my, osoby świeckie, możemy dostąpić. Trzymać w rękach Pana Jezusa i zanosić Go chorym, to jest rzecz niewyobrażalna i tak do tej posługi podchodzę. Przyjmuję ją jako ogromne wyróżnienie, jako ogromną motywację, żeby być lepszym, żeby starać się być godnym, chociaż troszeczkę być godnym pełnienia tej funkcji i posługi, bo to jest rzecz niesamowita i bardzo ważna. I cieszymy się, że w naszej parafii jest tak dobrze przyjmowana, cały czas pracujemy nad tym i staramy się ją należycie pełnić. Jako szafarze odwiedzamy co niedzielę wielu chorych, ale również w zwykłe dni. Jeżeli jest taka prośba i życzenie osób, to chodzimy codziennie. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W ogóle miałem zupełnie inne wyobrażenie o samej posłudze. I jak proboszcz mi zaproponował, czy bym chciał być szafarzem nadzwyczajnej Komunii Świętej, miałem ogromne obawy, jak ja się zachowam przed osobą umierającą, cierpiącą. A tu okazuje się, jest wręcz przeciwnie. Tu spotykam się z takim umocnieniem w wierze i w duchu, bo to jest tak ogromna radość, taka tęsknota wśród tych wszystkich osób, które przyjmują Pana Jezusa, którzy nas zapraszają z Nim i czekają na Niego, to jest coś zupełnie innego, niż sobie wyobrażaliśmy. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. Amen. Z nami peregrynują jeszcze, takie mamy dodatkowych świętych, którzy nas wspierają. W parafii są relikwie świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. I za zgodą i aprobatą księdza proboszcza te relikwie peregrynują po rodzinach, ale szczególnie po rodzinach, które my odwiedzamy. I sama święta, która uważała za życia siebie za nic, tu robi ogromnie wielką robotę. Wszyscy chorzy za jej wstawiennictwem modlą się i wypraszają wiele łask, również łaskę dobrej, spokojnej śmierci. I tu możemy dać wiele przykładów, że jak trafia do rodzin takich, gdzie są osoby już umierające, te osoby odchodzą w tygodniu, jak są relikwie u niej, i potem świadectwo jest niesamowite, bo wszyscy mówią, że ta śmierć była bardzo spokojna dla tego, który umierał, ale również dla całej rodziny. Na zdjęciu pani Emilia. Gdy dotarły do niej relikwie świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, rozpromieniła się, pięknie ucałowała i powiedziała: teraz będziemy razem cierpieć i modlić się. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak to będzie wyglądało.
to takie cuda się dzieją. Bardzo mnie i zmieniła ta posługa moje życie i podejście do życia i zupełnie inaczej postrzegam chorobę, cierpienie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. A takich przykładów i świadectw to bym mógł tutaj dziesiątkami podawać. Chodziłem do pani, która była w stanie agonalnym przez kilka miesięcy i rodzina mówi, że przez dokarmiana pozaustrojowo. 20 minut przed przyjściem pana Jezusa rodzina mówi, że odzyskiwała świadomość. W pełni uczestniczyła w całym nabożeństwie. Z taką ogromną wiarą przyjmowała Pana Jezusa i potem znowu zapadała w letarg na cały tydzień. To się powtarzało aż do śmierci. No ja to znam to już z relacji samych szafarzy, że jest taka tęsknota za spotkaniem z Jezusem i to jest chyba najważniejsze. I ta ich tęsknota przez posługę szafarzy jest realizowana. Że mogą się spotkać i zjednoczyć z Jezusem, bo to chyba najważniejsze. Zaufałem Panu Bogu. Z tym, że muszę powiedzieć, że pierwsze kroki były trudne, ale jak dzisiaj sobie pomyślę, że dzisiaj idę do 6 chorych, tak pierwsze nasze odwiedziny chorych to były 5, 6, 18, a nawet i 20. Także troszeczkę tych chorych było. Przede wszystkim odwiedziny chorych nauczyły mnie pokory. Daje siłę duchową, mimo to, że z biegiem naszych lat tracimy tą siłę fizyczną, ale umacniamy się duchowo. Duchowa sprawa jest tu ważniejsza, uważam, jak ta właśnie fizyczna. Właśnie to jest to czekanie tego starszego pana czy pani. Jak ja wchodzę, no to widać ten uśmiech na twarzy, że przyjechał na chwilę, chociaż zapomnę o tych swoich problemach. A to już dla nas jest dużo. I Panu Bogu dziękuję. No i ludzie, do których jeździmy, również są z tego szczęśliwi, bo czym więcej szafarzy, tym więcej ludzi chorych w niedzielę otrzymuje Pana Jezusa do swoich serc. Oceniamy to jako wielkie dobro dla naszej parafii, dla całej wspólnoty. Bardzo im jestem za to wdzięczny. Panie, ja byłam już 6 razy operacji. 6 razy na stole operacji. I zawsze jak szłam, to były te słowa: Matko, pomóż mi, nie opuszczaj mnie. Zobacz, Matko, czekam 86 lat. Cieszę się bardzo z tego, bardzo. I kocham. Kocham. Naprawdę. Oddaję się cała. A Pan Bóg obiecał zbawienie wszystkim takim, którzy będą mu wierni. Nie jestem godzien, Panie, nie jestem godzien. Ja, świecki, grzeszny człowiek, mąż i ojciec. To służba, Synu. Zostaw pytania, zdumienie, lęk. Ja będę z Tobą. Weź moje ciało i idź tam, gdzie mnie czeka cierpiący, tęskniący za mną człowiek. Idę, Panie. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi.